Dzień dobry. Cześć wszystkim. Tu Patryś. Madam. Witamy was w prasówce. W ogóle Poland. Odcinek numer... Nie, to nie ten program. Nie pozna nikt twarzy twej, zgodkuj. Oszkaluj i opluj. A dzisiaj w odcinku... Weronika i Max. Lewy i Quake. Jessica i jej nowa miłość. Janda i jej buty. Omena oraz Piotr Krysiak. Weronika i Max. 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 Pomyślałbym, że mówisz o sówce i jakimś piesku, ale chyba nie. Nie mówię o sówce i piesku, ale też mówię o vlogerach. Mówię o vlogerach Weronika i Max. Nie wiem, czy już mówiłem. Okej. To jest debiut w prasówce, zgadza się. Gratulujemy. Gratulujemy 152 tysiące subskrybentów, także nie jest to jakieś niszowe konto. Byli ostatnio... Opowiedz nam, może w skrócie chociaż sylwetki Weroniki i Maxa. No dobrze, no więc jest to dwójka. Tak, ludzi. Homo sapiens, młodych rodziców z Polski, którym ostatnio, jako że są rodzicami, urodziło się dziecko. Czyli taki trochę parenting content? Oj bardzo. Psychokapo? Oj bardzo. Dziś w końcu możemy cię poznać. No ale widzisz, no to jest content, który się opłaca zawsze, no. No raczej współpracę, wyświetlenia, imię, tu zdradzanie, baby shower, tu chrzciny, komunie. Setki tysięcy wyświetleń. Tak, tak, tak. No i niestety setki tysięcy też hejtu. Hejtu, moi drodzy, Wojtek Kardyś na swoim Twitterze napisał tak. W taki sposób monetyzuje się nowonarodzonego dzieciaczka. 180 tysięcy ludzi obejrzało, jak typek zmienia swojej córeczce pieluchę. Filmy z dzieckiem dodawane są co dwa dni. Generują około 100 tysięcy wyświetleń, co przekłada się na kasę z ADS, czyli od 1000 zł w górę. Black Mirror w domu. No po pierwsze, to Psychopul jest teraz takie, what the fuck, what my już zrobiliśmy piątkę dzieci i jakby nikt nas nie ogląda. 100 lat w ogóle, twoje zdrowie! Ja totalnie ich rozumiem, no skoro już mają to dziecko i mają w związku z tym wydatki, krzyki, ogólny smród, tak, nergal, no to przynajmniej niech coś na tym zrobią, nie? No dobra, ale zobaczmy ten fragment, który przewija, no bo to musi być wyjątkowo ciekawe. Okej. Kurde. No weź to z główki dziecka. No co? No życie, no podejrzewam ja... Oczywiście, że tak. Ja się na tym nie znam, ale podejrzewam, że to jest coś normalnego w niektórych gospodarstwach domowych. Że takie rzeczy się zdarzają, to prawda. Więc ja nie rozumiem po prostu tego, absolutnie, o co chodzi. I tego, co ludzie piszą... Ja myślę, że to jest zazdrość po prostu. Dalej w komentarzach, na przykład Wojtek dalej pisze... Na IG dziecko jest wykorzystywane przy wpisach sponsorowanych Lidlowego Thermomixa. Przebijcie to. No i co? Jaki jest problem? Nigdy nie miałam tego Thermomixu, ale słyszałam, że z tym można zrobić wszystko, więc podejrzewam, że dziecko też. Czy robi się dziecko Thermomixem? To by była dobra coś kampania. Coś dziecka reklamowa. Na pewno można zrobić w Thermomixie. To prawda. No i oczywiście rozlało się to po tym hejterskim Twitterze. Marcin Makowski, dziennikarz Wprost, napisał tak. Dziecko jako produkt. Sprzedawana intymność, prywatność, jego, mówiąc górnolotnie, ale prawdziwie, godność. Zmiana pieluchy jako event. Wizyta u lekarza z kamerką. Serio, coś przerażającego. My oczywiście poruszamy ten temat z wiadomych powodów. Powody są proste. Wspieramy to. Wspieramy to. Odbierdolta się od naszego maleństwa. Tak. A jak się nazywa maleństwo? A skąd ja mam wiedzieć? A, okay. Nie wytrzymałem jeszcze żadnym nie dali? Wideo powyżej 20 sekund. Jeszcze może jeszcze nie dali imienia, czekają, może jeszcze aż zdecydują widzowie. Tak. Odbierdolta się od naszych dzieci, wara precz od naszych dzieci. Fuck off, nienawidzę was. I my po prostu wspieramy youtuberstwo wszelkie i życzymy sobie więcej. Tak. Życzymy sobie więcej, bo na przykład z takiego zużytego pielucha można zrobić brelok. Coś na pewno można zrobić. Fragrance. Bardzo dużo jest możliwości jeszcze zarobku na tej zużytej pielusze, do czego oczywiście i to jest zachęcamy. Też recykling, więc to jest kolejny pozytywny content. To jest green power. I dla mnie tutaj nie ma żadnego zaskoczenia, że hejterzy się plują. Oczywiście, są dwa obozy hejterów. Hejtery, które nie mają dzieci, tak? Bo to, tak. Są, takie, to są główne hejtery, które tak. Nie chcą mieć dzieci nie mają i atakują robić, wszystkie polskie rodziny, maleństwa, nasze bąbelki. Tak.
albo takie, które mają, jak to się działo, jak były mniejsze, to nie wpadły na pomysł, żeby je sprzedać, tak? I teraz żałują, ale nie powiedzą tego wprost, no bo teraz już nic tego nie zmieni, tak? Więc będą atakować ze zdrości, jakby, słuchajcie. Tragic. Słuchajcie, zanim przejdziemy dalej, jest ważna sprawa, ponieważ ta prasówka, tak się składa, że jest trochę patrysiową rodzinowa. To już ten czas w roku, kochana, to już ten czas w roku. Czy, Madre mia. Czy chciałabyś, wiem, że jesteś taka zaskoczona. Strasznie, strasznie. Czy chciałabyś coś przekazać teraz tak po prostu na spontanie, publiczności? Tak, żeby zamykali skówki w pisakach, bo się wycierpią. I mam taki jedno taką... Życzenie właśnie, tak. Życzenie. Tak, takie. Tylko jedno. Tylko jedno mam życzenie, ale do was wszystkich, moje drogie, moi drodzy. Chodzi o to, żebyście... kupili naszą książkę! Lewandowski i afera dookoła niego. No kochana, już nie mogę. Zostawcie naszego sąsiada w spokoju. Tak, to się dzieje, słuchajcie. I jeszcze jakby mało tego było wszystkiego, to ta świątek jest w to zamieszana. To od pałeczek, patylków. Tej piłki, co się paletkami. Nie wiem, ja ją zapamiętałem z tych rogalików, które wszystkie zażarła. O tak, to prawda, to była... Więc no to lekka przesada. To pik jej kariery. I podejrzewam, że właśnie ta akcja spowodowała, że po prostu wygryzła Lewandowskiego z reklamowania napojów, słuchaj. Chyba żartujesz. No, nie żartuję, no a właściwie... Poczekaj, nie powinienem tak mówić, bo zaraz będą prawnicy Lewandowskiego się z nami kontaktować. Tak, słuchajcie, Donald donosi właśnie Iga Świątek, tak, dobrze mówię? Dobrze, o co ci chodzi? A, nie, bo zawsze mi się myli nazwisko jej ze Świątczak. Bo to jest coś nowego, tak? To jest nowa postać. To nie jest nowa postać. W naszej galaktyce. Więc jakby daj mi trochę czasu, okej? Okay? Nie, już jakby miałeś ten czas. Kiedy? Jak rozmawialiśmy o tym, jak jadła rogaliki. Nie, wtedy to jeszcze było jeszcze gorzej. Dopiero ja ją poznaję, naprawdę. Dobra, wiecie ogólnie jak to jest. Ludzie w internecie coś tam piszą, portale coś tam piszą, czasami jest to prawdą, czasami nie jest to prawdą, ale ogólnie właściwie nie za bardzo kogoś to obchodzi, bo przychodzi następny dzień i już są kolejne rzeczy, bla, bla, bla i tak to się kręci. Dzień za dniem. Tak to się kręci po prostu do śmierci, no ale niestety niektórzy mają problemy. Którzy? I po prostu domagają się pewnych wyjaśnień, tak? Tutaj stało się w obozie pana Lewandowskiego, ponieważ gdy doszły ich słuchy, że ta Świątek wygryzła Lewego z reklamowania tych napojów, to oni byli tacy, no way bitches. Była bitwa o napoje? Prawnicy Lewego wysłali pismo do wirtualnych mediów i wirtualne media wydały oświadczenia. Wydawca wirtualnemedia.pl, redaktor naczelny wirtualnemedia.pl oraz autorka artykułu pragną przeprosić pana Roberta Lewandowskiego za opublikowanie niezgodnych ze stanem faktycznym informacji o jego współpracy z marką Oshi, które były podstawą do powstania wielu kolejnych artykułów i utrwalania fałszywego przekazu, który godzi w wizerunek i dobre imię pana Roberta Lewandowskiego. Good name of Robert. Good name. Yes. Po prostu on się wkurzył, no bo okazało się, że... Rob się wkurzył, Robert. Tak, Robcie się wkurzył i był taki, no, ja wcale nie zostałem wygryziony przez jakąś babę, tylko ja po prostu już nie chciałem współpracować z tymi napojami, tak? I oni, i tym napojom było tak smutno, że sobie poszły po prostu do tej baby od rogaliku. Pewnie tak było. A ja byłem taki, go away napoje, wcale was nie chcę, nie? Mm-hmm. A to, że te media hejterskie po prostu zaczęły jakoś pisać inaczej, no to ja jakby nie pozwolę na to. Yeah. Okej, okay, no. No i te wirtualne media, no to jest niby taki poważniejszy portal, niby, nie? Tak. Więc no, Robert też jest poważną osobą, więc... Zdecydowanie. Można by tutaj pomyśleć sobie, no dobra, no okej, no w sensie chciał, wiecie, jakiegoś fake newsa tutaj po prostu usunąć. Mhm. Gdyby nie to, że następnie pojawiło się podobne oświadczenie na portalu Quake, który nadal istnieje. Quake istnieje? Quake istnieje. To jest dla mnie news. W odpowiedzi na pismo od prawnika pana Roberta chcielibyśmy sprostować niezgodną z prawdą informację zawartą w memach umieszczonych na naszym portalu odnośnie zerwania współpracy przez Oshi z panem Robertem Lewandowskim. Współpraca pana Roberta Lewandowskiego z Oshi wygasła i nie została przedłużona na skutek wyłącznej decyzji pana Roberta Lewandowskiego. A ktokolwiek powie inaczej, umrze. Strasznie poważne to strasznie poważne i to... Czyli Robik ze swoimi ludźmi
Polują. Polują na Kwejka. Polują na Kwejka, polują na wszystkich, którzy piszą no po prostu kłamstwa. No i to chyba dobrze właściwie, no bo ile można po prostu tych fakenusów znosić, nie? Nie, no raczej. No jakby jak on nie pije tych napojów, to nie pije z własnej woli, a nie z woli Kwejka. Tak? No oczywista to jest sprawa, no jakby no. chciał, to by pił, ale jak oczywiście, nie chce, to nie pije. Tak. No. Tak. Według Oshi pani Iga jest numer jeden na świecie z polskich sportowców. To jest diss. Kontrowersyjnie, kochani, się tutaj zadziało. Przenieśmy się na Twittera, czyli te wylęgarnie hejterstwa, i tam Cezary Kucharski, który jest byłym menadżerem Roberta, ten były menadżer, który jest uwikłany w jakiś konflikt z Robertem, tak, który już trwa chyba kilka lat, nie? Chyba tak, no. Na temat jakichś finansów oczywiście. Tak. Ten pan Cezary postanowił skomentować oświadczenie Kwejka i napisał tak. Zrobić z Roberta Lewandowskiego postać memiczną to jest wyczyn. Zawiślak i dali jednak radę. To nie ostatni sukces, jak sądzę. To rozumiem, że też on tutaj chodzi jemu o jakichś prawników? O jakichś prawników albo jakiś nowy, no jakiś team ogólnie, jakiś Lewandowskiego. Team Zawiślaków. No dałam radę, no dobrze, no to widzicie. No. Ale kocham to, bo to jest chyba druga w Polsce sprawa o memy. Bo wiesz, która była pierwsza w Polsce sprawa o memy? Nie. Że nasza? No to nie była taka do końca, no bo TVN no, oczywiście wiesz. Tak obkręcił to wszystko dookoła, że niby wcale nie chodzi o memy, no, ale jakby no, od chodzi. Tego się wszystko zaczęło. Tak. Więc jakby znajdziecie szczegóły tutaj. W naszej książce. Tymczasem wróćmy jeszcze tutaj do tego Twittera, bo ten pan Zbigniew Boniek też zabrał głos i napisał tak. Fajna jest ta nagonka na lewego. Coś mi to przypomina z Mundialu 82. Lewy jest problemem dla przeciwników, nie dla polskiej piłki. Nasze polskie klimaty. Cztery kropki. Podoba mi się też, że tutaj emotek używa nie dla flaga biało-czerwona i piłka nożna. Ale zrozumiałeś, przeczytałeś. Ja zrozumiałem to, ale mam tutaj jeden problem, wiesz? Jaki? Bo tutaj jakaś warga wytknęła, że ten Bonik kłamie, bo w 82 nie było jeszcze Kwejka i w sumie to jest prawda. To prawda. Tak, chyba, że przynajmniej był. Nie było nas jeszcze wtedy. Ale my nie wiedzieliśmy nawet, że Kwejk jest teraz, więc może był też wtedy. Pozostając na tym oto już wygasającym portalu, Aleksandra Pojewska-Klucznik, czyli naczelna hejterka, która przyłożyła się do powstania tej oto pięknej książki, odpowiedziała tutaj na wpis Szymona Jadczaka z WP i ten Szymon był taki, że pewnie Lewandowski nawet nie wie, co się dzieje, nie? Na co Aleksandra napisała. Oczywiście, że wie. Przecież oni oboje mają taką fiksację na swoim punkcie, że brak słów XD. Popytaj kolegów z WP Sport, jakie tam uprawiali prośby i groźby. I don't know. No niezręczna sytuacja trochę wyszła, słuchajcie, bo po tym oświadczeniu Kwejka, na Kwejku zaczęły powstawać kolejne memy. Ja nigdy tam nie działałem jakoś jako obserwator, ale wydaje mi się, że chyba Kwejk polega na tym, że... Tam się dodaje jakby do tej strony, tak mi się wydaje. Tak, że po prostu jakoś... jakby każdy jest twórcą, tak? Tak. Wiadomo, że taka sytuacja zmotywowała kolejnych jakiś... Żeby wrzucali na Kwejka to, że Lewy napisał do Kwejka, ludzie właściwie w jego imieniu, napisał do Kwejka, żeby nie było na Kwejku informacji. Tak, i to jest trochę taki efekt Barbara Streisand. Że tam lata temu było coś tam, że coś tam było chyba z jej chatą, że ktoś coś tam ujawnił, gdzie ona ma dom, tak? Czy ile on kosztuje i ona zabroniła, żeby na ten temat mówić. Prawnicy poszli i to spowodowało, że to po prostu coraz więcej osób zaczęło o tym mówić. No i ogólnie jest taki efekt, tak? Mhm. Czyli nie mów o niczym, więc wszyscy o tym mówią, więc jest jakby odwrotna kolej rzeczy się dzieje. Tak, czyli nauczka najlepiej w ogóle nie mówić o niczym. W ogóle się nie odzywać najlepiej. Siedzieć w szafie cicho i po prostu szlochać. A, już tak? Już? Ja jestem już lipiec, I'm więc ready. Wracamy do szafy? Już? I'm ready. Skończyło się. Ready to party! Jessica Mercedes, moi drodzy. Jessica Mercedes znowu jest na językach wszystkich, ponieważ wyszła na miasto. People on drugs. People to tylko w United States of America drugs. I wyszła na miasto i jest, jak wiemy, wolną osobą, ponieważ miała tą drugą chyba szansę z tym Kubą Karasiem, tym muzykiem. I szansę znów dostała. To była szansa na sukces i ten sukces nie nadszedł. Nie. Już no, z taką jedną. Polska.
Nie będziemy tego kontynuować. Będziemy za to kontynuować wycieczkę Jessica Mercedes po Mercedesem. Warszawskim mieście, gdzie... Dlaczego Jessica Mercedes jeszcze nie reklamuje Mercedesa? Nie wiem tego właściwie. Ona nie musi reklamować Mercedesa, bo po prostu żyjąc reklamuje Mercedesa. I to ci, prawda, że w Mercedesie są tacy jakby zajebiście artystycznie. To prawda, jakby... to prawda. Good job, nie? No, I know. I don't know. Była w modnym barze. Była w modnym barze. Jak modnym? No, bo co, zdjęcia paparazzi na pudełku. Bardzo modne. I słuchaj, byli znajomi celebrytki i później... Czy to było na Zbawiksie? No właśnie nie jestem pewien, czy to było na Zbawiksie. A, czy ale... nad Wisłą? Nie, chyba na Zbawiksie mi się wydaje, że to było na Zbawiksie. Byli znajomi, ale i ona, był taki jeden pan też. No, no. No i ona z tym panem czyli udała poczekaj, się... była ona, byli znajomi i był pan. Tak. I ona z tym panem udała się... do taksówki i odjechała przed siebie, pisze. Ej, no sorry, nic nam nie poradzę, ale totalnie mi się to kojarzy z po prostu Wieniawą. I Wieniawa też kiedyś była na Zbawiksie, tak, razem ze swoimi znajomymi i odjechała... Z którym to odjechała? No z tym swoim chyba obecnym, z Nikodemem. No. A nie z Musiałowskim? Nie wiem, ale no, mówiliśmy o tym. No dobra, i są zdjęcia. Ugodzona strzałą Amora. Nie widzę tej strzały, mówiąc no, szczerze. Widzę. Ale obejmuje ją. Obejmuje ją ramieniem. No ale ona nie jest ranna, tak? Napisali, że jest ranna. Może on ją prowadzi do szpitala? A, że ugodzona strzałą Amora jest ranna, tak? No jak cię ktoś ugodzi strzałą, to no to jakby... ranny. To jesteś ranny, bo no. Tak, no. Dobra, idziemy dalej. Wypad na miasto. Wypad na miasto! Tak, na Zbawiksie. Tutaj towarzyszył jej tajemniczy brunet. I tu jest jakaś taka wpatrzona, bo to jest chyba... Tak, taka trochę uśmiechnięta, tak, trochę taka ty ale tego. Widzisz to, takie spojrzenie. Aha, to jest to spojrzenie, słuchajcie, to jest to spojrzenie. Coś więcej niż przyjaźń. I zobacz, i tu są takie... Te i ludzie tak się patrzą. Tak, i tam się patrzą, i tu i się tu, patrzą. A ona z kubeczkiem jakimś. I on też z kubeczkiem. Z kubeczkiem, słuchajcie. Ciekawe, co ciekawe było w środku. Pili, no. O, i są następne zdjęcia. Tak. Publiczna wymiana czułości z nowym obiektem westchnień, pisze Pudelek. Po co oni na Pudelku dają te ocenianie zdjęć, skoro zawsze większość i tak jest na nie. Tak, dobra, cokolwiek by nie było rzucane. Mężczyzna gładził twarz Lubej i czule szeptał jej do ucha. Skąd oni wiedzą, że czule szeptał? Może nie czule. A może mówił, nie wiem co, taboret, bo rzepa. Oni, znaczy oni byli daleko, tak? Ewidentnie byli daleko, nie tak. Stali przy nich, więc chyba, nie mogli nie słyszeć. No bo jest taki przyjęte, się wydaje, że jak do ucha mówisz coś, to mówisz, wiesz, cześć malutka. A może on po prostu wcale tak nie mówił, tylko powiedział, ej! I oni nie słyszeli po prostu tego, bo tak daleko to było. Ale ja mam też taki pomysł, że oni mogą mieć po prostu, tu jest nawet jakiś kosz na śmieci taki uwalony całkowicie, widzisz? No. Na tym zdjęciu. Trochę nie wypada. Ale nie, chodzi mi o to, że w tym koszu może być nawet podsłuch. Przecież te celebrytki cały czas tam latają. Albo tam może ktoś siedzieć po prostu, jakiś jeden z tych po prostu... Papa? Paparów. No może nie z paparu, bo paparowie robią zdjęcia, ale jakiś kwadrat czy inny. Źródło, tajemniczy informator. Mhm. Z twarzy Jessiki wręcz biła błogość i rozanielenie, a pan ale bardzo niewyraźnie niewyraźna wygląda. Ta twarz, słuchajcie, niewyraźna ta twarz. Trochę mi przypomina tą Gosię Andrzejewicz. Z tym nosem? Z tym nosem, ale jest jeszcze gorzej. Jest tak. Jeszcze gorzej, z tym słuchajcie. Nosem to też w naszych książkach. On te tableteczki powinien żółte chyba zacząć łykać, bo coś... No dobra, szampańską zabawę w barze zwieńczył wspólny powrót taksówką. Czyli szampana pili w tych kubeczkach, chyba na to wychodzi. Na to wygląda, tak? No bo tak piszą w gazetach. Szampana, skoro tak było. No i szybciutko doszło do tego, że Pudelek ujawnił, kim jest ten typo. A, już twarz się zmieniła. Tak, bo okazało się, że jest sobą publiczną. A, czyli... można go pokazać. Możemy go pogrążyć, tak. Typo się nazywa Radosław Szlaga. Ma 44 lat, Jessica ma 29. Cóż, wiesz, ale mężczyźni dojrzewają później. Artysta związany z Uniwersytetem Artystycznym w Poznaniu wiele lat. Malarz, grafik. Widzisz, bo Jessie ma taką artystyczną duszę i też przyciąga na wszystkich artystów. Tak. I jest tutaj napisane, Szlaga na co dzień zamieszkuje Detroit i Warszawę. I w nawiasie jest napisane, światowo. Słuchaj, może on namaluje jej jakieś nowe wzory na Beklem, co? Na te koszulki z fruta. No i jest jeszcze na koniec tutaj taka złośliwość jakaś taka pudelkowska. Trudno natomiast otrząsnąć się z wrażenia, że gdyby odrobinę przymknąć oczy, to artysta ze swoimi kasztanowymi włosami i ciemnymi oprawkami okularów zaczyna nieco przypominać Kubę Karasia. Czyli, że i jak co? Oni to napisali, to ja to zacząłem widzieć. No ale może ma swój typ, no. Może ma swój typ. No i co? Co teraz ma zrobić? Co ma zrobić? Pozbyć się tego typa? No musi przestać.
Stop, Jesse, stop. Just stop. Dobra, obejrzymy jego. Tak wygląda na zdjęciu na culture.pl. Okej. Okay. I tutaj są jego różne rzeczy, patrz, na przykład takie robi. To jest chyba plac zbawiciela, tak? Widzę kozę. Gdzie jest koza? Koza. O, to koza, no. Koza ładna akurat. No jakieś takie artystyczne robi rzeczy. Aaron. O, i takie robi na wiszanki. Mamy takie coś my lubimy ale takie ładniejsze. Wiszanki, no. Wolę jakieś więcej kolorów. W sensie to jest tak, no i takie różne rzeczy. I takie różne rzeczy robi. Pudelek też się dowiedział, że wcześniej ten typo, no bezczelna baba po prostu. Typo. Ty tak już typo mówisz, teraz masz jakieś nowe słowo, typo. Tak, ten typo to bezczelna baba. On jest bezczelną babą? Tak, bo wyobraź sobie, ten 44-latek wcześniej miał inną dziewczynę. Nie, ale nie, chłopy mogą. A, chłopy no tak, mogą, chłopy tak. mogą. W sumie to nie jest dziwko. Nie, nie, on jest, on ma powodzenie. Tak. No ale i co? No i w związku z tym chodzi o to, że to jest Anna, która się nazywa Grunwald i ona też jest jakąś influencerką, modelką. Co? To pod nią była ta bitwa? To pod nią była ta bitwa. Boże, tyle lat temu. Święty. Tak. Ale powiem ci, że dobrze się trzyma jak na jakieś 600 lat. Ona, ale trzyma tę głowę, bo już żeby nie odpadła. Dobra, ale i co? No był z babą, no. No chodzi o to, że Pudelek zrobił całą... Dobrze, że nie z chłopem. Pudelek zrobił całą tą śledztwo. No i że on jej robił serduszka. Nie usunął, jak się rozstali. Ale wiesz, kto jeszcze pisał, że wow? Jessica Mercedes. Mm-hmm. I jeszcze jej lickowała, są na to tam. Co to? To jest wow? Triangle. Triangle. Triangle of love. I don't know. I don't know. Patrz, jaka ta ale Anna, dużo włosów. A, dużo włosów, ale jaka ta Anna tajemnicza. Wygląda trochę groźnie na tym zdjęciu. Ona jak ta Samara z ringu, nie? Tak. No dobra, no i wiesz, no w sumie nie wiadomo, co teraz będzie. Nie wiadomo. Poprosimy o komentarz. Come on, bitwa pod Grunwaldem. Jestem ciekaw, co ludzie piszą, chodźmy w komentarzach. Na pewno same miłe rzeczy. Ona i Wesrow. To fenomeny polskiego show biznesu. Urody, brak talentu, brak charyzmy, brak, ale kasy trzepią i jeszcze mają panów. Ludzie, nie piszcie... Zazdrość, zazdrość. No ale prawda, prawda kochana, no bo zobacz, ta nasza Jessie już ma 29 lat, zaraz 30 przekroczy. Nadal ani męża, ani dzieci, no... Kochana, no czas no leci, wiem, czas leci. Tik tak. Tik tak. No ludzie zwracają tutaj uwagę, że te zdjęcia są rzeczywiście piękne, romantyczne przy śmietniku. No, super ten śmietnik przepełniony jest. Super jest przepełniony, tam zawsze jest przepełniony śmietnik, mam wrażenie. Podoba mi się ten, co ona ma na sobie? Widzę tylko balerinki i kurtka. No to ma, nazwijmy, może no, balerinki i kurtka. Na przykład kobieto och och. Och och. No i co, co jej zrobisz? I wszyscy piszą o randce pod śmietnikiem, ale jest na przykład kobieta, napisała 2 dni temu. Jeden z najlepszych współczesnych malarzy polskich, jego obrazy kosztują krocia. No proszę państwa, proszę. Widzisz, zostaliśmy dokształceni w tej chwili. Tak, zostaliśmy dokształceni. I jeszcze chciałbym dokształcić na koniec tego tematu w takiej dziedzinie, że Kuba Karaś, czyli były Jessica Mercedes, który przypomina jej obecnego, ma nową dziewczynę, która z tyłu przypomina Jessica Mercedes. Jezus Maria! Jezus no zobacz Maria. Z tyłu te zdjęcia. Blondynka, szczupła i też, wiesz, podobna. Jeszcze zamazana figura. Twarz jest. Jeszcze tak. Ją rozgryzają. Tak, z tajemnicza blondynka. Yes. Kurtka tak. Z napisem Romantic for so long. No i on tutaj ją trzyma, ona nie wiem czy on, jakoś... O Boże, on ją trzyma, tak samo jak tamten trzymał Jess. Jezus Maria. A może to są jakieś równoległe światy? Tylko, że w tym samym. Ale to jest nie po wiem. Prostu tak dziwne. Nie wiem. Jak to się skończy, słuchajcie? Piszcie, jak to się dalej potoczy. Tak, piszcie. Lądujemy na superaku, słuchajcie, a tutaj po prostu mocny artykuł jest. Mocny artykuł. Już się boję. Przeczytam nagłówek. Ale wpadka. Krystyna Janda ma 2 teatry, a chodzi w dziurawych łachmanach. Widok jej stóp szokuje. Ja uwielbiam te nagłówki, słuchajcie. Ja mam taki zwyczaj po prostu, że rano przy śniadaniu przeglądam, zazwyczaj przeglądam same nagłówki, bo już nawet nie mam siły, żeby chodzić dalej, ale po prostu te nagłówki są niektóre tak dobre, że one wystarczą po prostu, nie? Tak, tak, to prawda akurat. Mi się wydaje ogólnie, że tam w superaku nie przepadają za panią Krysią. Też mam takie wrażenie. Bo ten artykuł jest taki bym powiedział troszeczkę uszczypliwy. Na przykład... Ciągle narzeka na swoje finanse i to, jak bardzo dopieka inflacja. Zupełnie jakby nie sprawiała ona problemów innym Polakom.
Wow, okej. No dobra, no i słuchajcie, mega akcja, ponieważ Krysia pędziła do Teatru Polonia, który znajduje się przy Konstytucji w Warszawie. Byłeś tam kiedyś? Wielokrotnie. My chyba obaj byliśmy. Tego nie wiem. Chyba byliśmy z twoją mamą, nie? Bardzo możliwe. No i wiecie, no i te paparoluchy robiły jej zdjęcia, nie? Jak ona tak pędzi. I ona normalnie, oni robią jej zdjęcia, ona pędzi i oni te zdjęcia robią i patrzą, a ona normalnie w dziurawych butach. Nie wierzę w to. Musisz mi pokazać zdjęcie, bo to nie wierzę. Słuchajcie, no. Tutaj jest zdjęcie na czołówce, ale jest po prostu ocenzurowane, bo to jest tak... Muszę kliknąć, chyba tak. Teraz tutaj reklamy. Zobaczcie, tyle już muszę przeżyć. Jeszcze cały czas klikamy, żeby zobaczyć stopę Krysi. Je, dalej jeszcze. Teraz widzimy... Ładna torba. Głowa. Stopa. Reklama następna. Na stopie. Nie widzę ty. Do tu widać. O mój Boże, naprawdę tylko to, nawet palec nie wystaje. Po prostu jest troszeczkę rozprute po boku. No ale rozpruty but. No ale, no nie, no skandal, no bo przecież ona ma dwa teatry, no. Więc jakby... To jest przesada. Super Express zadaje poważne pytania. Czy to brak funduszy? Brak czasu na zakupy? Czy nie uwaga? Nie wiadomo. Jednak jest pewna jedna sprawa. No. Że Krysia ma na sobie zawsze dobrą bieliznę. A skąd to wiemy? Z jej wypowiedzi. Aha. Uff. Ubieram się każdego dnia w naprawdę dobrą bieliznę. Nie dlatego, że codziennie przebieram się w kostium przy koleżankach i garderobianych, ale z powodu ewentualnego zemdlenia. Praktyczne. Praktyczne. To prawda. Nigdy nie wiadomo. Nigdy nie wiadomo już, kiedy czas przyjdzie na ciebie, nie? Kiedy piknie się, to prawda akurat. No. Długo czekać nie trzeba było, ponieważ Krysia jest internautką aktywną. Tak, oczywiście. Na Facebooku udziela się w wielu kwestiach i w ogóle. Więc zapodała właśnie ten artykuł. O Boże, ona go po prostu udostępniła. Po prostu dała link do artykułu ze swoimi butami. Tak, i odniosła się właściwie do tego tytułu, który już zresztą czytałem i powiedziała tak. Nie, mam dwa teatry. Tylko są to teatry Fundacji Krystyny Jandy na rzecz kultury. I lubię chodzić w dziurawych butach. Taki wybór. No artystka. Artyści tacy są właśnie. No to... Dziurawe buty, dziury w głowie, dziury w butach. Wszędzie po prostu te dziury. I później wylatuje tam wszystko, wlatuje i po prostu tak się to wszystko no rodzi. Dobra, ale poezje, słuchaj, teatry. Ale jest pewien problem. Jest pewien problem w tej sytuacji, w tej wypowiedzi jak dla mnie, bo czy ty uważasz, że kobieta powinna mieć wybór? Nie. Ja nie wiem. Ja jestem z Polski, ja uważam, że nie powinna mieć. Ja myślę, że powinno być tak, jak... Wiesz, jak Bóg każe. Tak, czyli z żebra. No tak, oczywiście. Kobieta powstała przez żebra. No tak, dzięki Adamowi. Zalało się wodą wrzątkiem i powstała kobieta. Instant kobieta. No ale to już nie jest pierwszy raz, gdy wspomina na temat pieniędzy. Ogólnie no te pieniądze po prostu, tak? Już 2 lata temu wypowiadała się, słuchaj, to jest wstrząsające. No dobrze, no nie wiem, czy jestem gotowy, no ale dajesz. Że mrozi chleb. Chyba żartujesz. Mało jem ostatnio. Ktoś mi wytłumaczył, że głodówka jest bardzo zdrowa. I miał rację. Nawet na poprawę nastroju. Jak kupię bochenek chleba, to go dzielę i zamrażam. Na tydzień wystarcza. Chyba żartujesz. Do czego to doszło? Czyli, żeby mrozić chleb. Widzicie? Artyści, zobaczcie. Artyści w tym kraju nad Wisłą. Jestem przekonany, że za Tuska tego nie było. Myślisz? Myślę, że nie było takiego mrożenia chleba. Wtedy się nie mroziło chleba. Nie. Wtedy się, wiesz co robiło? Podgrzewało w mikrofali. Tak było. Teraz to już nawet mikrofali nie ma. Nie ma nikogo i na to nie stać, na te prądy. Piotr Krysiak, mówi ci to coś? Może im będzie mówiło, bo tobie to nic nigdy nie mówi. Tylko jedzonko i jedzonko. Piotr Krysiak, moi drodzy, to jest ten typo, który napisał Dziewczyny z Dubaju i na podstawie tej książki tego typo był ten film Dziewczyny typo. Z Dubaju. I teraz, znaczy już jakiś czas temu ten typo napisał Dziewczyny z Dubaju 2. Czy ten film jest taki jak Wegi, trochę taki polewkowy? Właśnie. Bo my zastanawiamy się, czy go obejrzeć w końcu, czy nie, jak już wleciał na tego Netflixa, ale ja nie, ja bym go obejrzał jakiś taki film Wegi, taki wiecie, taki zły. No. Po prostu, no. Ej, właśnie, możecie pisać w komentarzach jakieś złe filmy typu Patryk Wega polecacie w stylu, nie wiem. Ale polskie. Polskie, to muszą być polskie z tymi, wiecie, Karolakami
i tak ale dalej. Ale taki serio zły. No, nie, jakby taki, wiecie, że już po prostu... Że nie wiadomo, o co chodzi, jest tak zły. Już chcecie po prostu zniszczyć się tak, ostatecznie. Tak, tak, dobra, ale chodźmy do tego tematu, bo jak mówiłem, Piotr Krysiak napisał Dziewczyny z Dubaju 2. No i to jest książka, gdzie jest uwaga o dziewczynach z Dubaju. Historia ekskluzywnych polskich prostytutek, które brały udział w zagranicznych wyjazdach. Ich klientami byli królowie, syn dyktatora oraz książę jednego z krajów północnej Afryki. Tutaj cytuję wirtualne media.pl, które piszą o tym. Wydarzyła się rzecz ważna, ponieważ, no jakby sobie napisał, książka wyszła, książka sobie wydrukowała. Chce pisać, chce i pisze. Kto chce, ten kupił. No i nagle Piotr Krysiak pod koniec czerwca pisze na swoim facebook.com. Znana celebrytka Amma M żąda zablokowania książki Dziewczyny z Dubaju 2. Sąd oddalił jej wniosek. Kim jest Amma M? A to sensacja. Ja cały czas cytuję pana Krysiaka. Okazuje się, że to znana celebrytka, która od ponad 2 dekad ukrywa się pod pseudonimem. Amma M. Reprezentuje mecenas Maciej Ślusarek. W sądzie dowodził, że internauci rozpoznali w książce jego klientkę. Na dowód tego wydrukował komentarze, które miały pojawić się w sieci. No i tam była sprawa o zabezpieczenie, żeby zabezpieczyć tę książkę i żeby ją wstrzymać. I sąd oddalił ten wniosek o zabezpieczenie. Postanowienie nie jest prawomocne. Nowomocne. Staromocne. Prawomocne. Lewomocne. Jest dużo mocnych postanowień. No ale cały czas nie powiedziałeś, kto to. Bo okazało się, że Amma się szybko ujawniła i że pani Amma ma pseudonim Omena. Czyli ona, Omena naprawdę nazywa się Amma? Amma przez 2 M. Co ty gadasz? Tak, wynika z tego wszystkiego. No, tyle rzeczy. Już znamy ją. Tak, tyle już pogody nam mówiła. Ale przed pogodą jeszcze to się były działo. Rzeczy, były rzeczy. Ale nigdy nie wiedzieliśmy o tym, że to jest Amma. To prawda. No i wirtualne media.pl poprosiły o komentarz tego Macieja Ślusarka, mecenasa, i on powiedział, że potwierdza, że wniosek o zabezpieczenie został oddalony, ple. Uprawniona uprawdopodobniła twierdzenia wskazujące na naruszenie jej dóbr osobistych w postaci czci i godności przez obowiązanych. Wskazane postanowienie potwierdziło zatem, że książka, o którą pani pyta, narusza dobra osobiste pani Omeny Mensah i w tej sytuacji sprawie toczyć będzie się postępowanie sądowe. Powiedział ten Ślusarek. Kumasz, w którym momencie jesteśmy? Typo napisał książkę. Tak. Książka wyszła. Napisał drugą część książki. Tak. Książka wyszła. Bo ta druga część wyszła. Tak, tak. Ona i ci jest ludzie, którzy tam czytali ją, zaczęli być tacy, że o, to jest chyba ona. No zaczęli się tam, wiesz, która to gwiazda, czy to jakaś piosenka. Przy pierwszej tak samo było. Na co wchodzi Omena i mówi, to jest o mnie i ja sobie tego nie życzę. Czyli... I wszyscy są tacy, Omena, ale to ty dzwonisz. Czyli trochę ta znowu Barbara. Trochę efekt Barbary, bo wszyscy teraz o tym mówią. No. A nie słyszałem wcześniej, żeby były głosy, że Krysiak opisał postać Omeny. Nie było takiej artykułu, wierz mi. I Omena powiedziała, że chce milion złotych od każdej pozwanej osoby. Czyli tych osób jest więcej. Tak, bo jest to Piotr Krysiak i jest to wydawnictwo, co rozumiem, oraz dystrybutorzy książki, które ją jakby rozprzestrzeniają dalej. No i pan Krysiak się wkurzył po prostu, mówiąc krótko, i napisał kilka kolejnych oświadczeń dotyczących pani Ammy znaczy się. I tutaj na przykład tak kontruje tego pana Ślusarka. Nigdy nie promowałem swojej książki nazwiskiem czy wizerunkiem pani Mensah. Nazwiskiem oraz wizerunkiem pani Mensah książkę zaczął promować jej pełnomocnik Maciej Ślusarek w portalu Wirtualne Media. Jestem zdumiony i wciąż nie mogę uwierzyć, że mecenas Ślusarek, pełnomocnik pani Mensah, jedną swoją wypowiedzią doprowadził do takiego zainteresowania Dziewczynami z Dubaju 2, jakiego nie miała ona przed, w dniu i po premierze, za co jestem mu bardzo wdzięczny. Przyznam też szczerze, że kiedy obudziłem się wczoraj rano i zobaczyłem w portalu Wirtualne Media, że pan pełnomocnik upublicznił pani dane, to długo się zastanawiałem, dla kogo on pracuje. Dla pani czy dla mnie? Nie mam wątpliwości, że już wkrótce o tym, co dla pani zrobił mecenas Maciej Ślusarek, będą uczyć się studenci na 3 kierunkach. Prawa, dziennikarstwa i public relations. Yikes. Opublikował też kolejne oświadczenie, teraz je widzicie, bo tam była pyskówka między tymi panami publiczna. No i wiesz co? No co? Mnie naszła ochota na przeczytanie tych Dziewczyn z Dubaju 2. Ta kampania promocyjna, w którą zatrudnili Omenę, działa dobrze. Mm-hmm, bo to chyba o to chodzi, tak? Że oni ją zatrudnili, żeby ona udawała, że to ona się wywołuje, że to ona jeździła do Dubaju. Tak, myślisz, że ona po prostu tak? No bo ja nie rozumiem tego, jak nikt nic nie mówi i nagle wstaje Omena Mensah i mówi, tak, to o mnie napisano książkę, że jeździłam do Dubaju i się prostytuowałam, ale to jednak nie jestem ja. Tak,
No widzisz, no może nie wiem, jakiś bal nowy się zbliża i może po prostu... No bal to już był, za rok jest bal dopiero. A to dopiero raz w roku jest. Raz w roku, bo przecież te przygotowania tych strojów, tak, hrabianek, tak, tak, to tak, tyle tak, trwa, tak, wiesz. Dużo, rozumiem, to rozumiem. No, nie wiem, co mam ci powiedzieć w tej prawda. Sytuacji. Prawdę, całą prawdę. Tak, szczerze. Wiesz co, mógłbym powiedzieć, że powinni spotkać się w klatce. Aha. Ale nie powiem tego. Nie powiesz tego. Nie, nie powiem tego. Ja powiem po prostu, że może po prostu powinna powstać trzecia część. Mm-hmm. Może niech Omena napisze trzecią książkę o na przykład tym Krysiaku. A chłopaki z Dubaju. Na przykład. No nie i co? Tam. No i co? Tutaj jej zrobicie. No, zrobicie. No i co? Ona ten napisze, no autor takich książek o dziewczynach, nie? Tam coś tam na przykład z tymi szejkami. Nie? Na przykład. No i co? No i co? No i co? No i co jej zrobicie wtedy? Dziękujemy wam bardzo za dzisiejszy odcineczek. Jeśli jesteście w tym momencie prasówki, to wpisujecie w komentarzu słowo na dziś, słowem na dziś, które przypominamy sobie z pięknej polszczyzny, jest rzezimieszek. To ty jesteś niezły rzezimieszek. Wcale nie ja. Tak jest. Wcale nie ja. Jestem tak, bardzo jest, to ty jesteś taki grzeczny. Typo. Ja jestem bardzo grzeczny i bardzo... Dobra, ale co jeszcze? A, no wiadomo, no lajeczki, subskrybeczki. Pamiętajcie, żeby nas subskrybować, bo może nawet sobie nie zdajecie sprawy, że tego mało nie tego. Robicie. Macie misję. 10 osób od każdego z was musi zasubskrybować nasz kanał, bo inaczej klątwa przyjdzie do tak, was. Tak, przyjdzie klątwa. Raz, dwa, trzy ogłaszamy to. I my się tymczasem żegnamy. Pamiętajcie o kupnie naszej książki. Tutaj macie taki cały czas napisik, gdzie wyświetla się adres. Żegnamy się i życzymy wszystkiego. Wszystkiego, po prostu wszystkiego. Pa! Hejka! Dziękujemy! A teraz klikacie dalej w następne wideo. I dajecie nam suba i tutaj macie taki push the button i robicie to w tym momencie. Koniec tematu. Do roboty.